Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Mam nadzieję, że dzisiaj, tym razem, to ustawienie będzie już trochę lepsze. Postaram się, bo wiem, że narzekałyście, że ostatnio w tym mierzymy. Średnio było pewne rzeczy widać i zgadzam się. Staram się teraz to dopracować. Mam nadzieję, że tutaj w tym kąciku będzie trochę lepiej. Postaram się Wam też pokazywać bardziej z bliska pewne detale. W filmie chciałabym Wam pokazać moje ostatnie zakupy. Kupiłam na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kilka rzeczy, będą same dzisiaj ciuchy, które gdzieś może się przewijały, czy na Instagramie, czy gdzieś tu może w jakimś filmie, natomiast dzisiaj je tak skumulujemy, w sensie zbierzemy w całość i pokażę Wam, co kupiłam, ponieważ to są bardzo fajne rzeczy. Będzie dzisiaj dużo spodni. Ja ze spodniami czasami miewałam duże problemy, żeby kupić takie, które będą mi się podobały. I będą też góry. Trochę miszmacz, jeśli chodzi o marki. Mam wrażenie, że większość z tych rzeczy powinna być dostępna. Jest tak gorąco, jest 30 stopni, a w tym mieszkaniu mam wrażenie, że jest 40, więc jeśli ja się dzisiaj nie ugotuję, to naprawdę będzie jakiś cud. No ale chcę Wam to nagrać, żeby już był film na siodę. Zacznijmy od tego, co mam na sobie. I obie te rzeczy są z polskiej firmy, która nazywa się Towa. Ja Towę kojarzę głównie przez współpracę i w ogóle Radka bardzo często o tej firmie wspomina, zresztą właśnie miałam chyba z nimi jakieś współpracę parę razy. Natomiast do tej pory nie miałam żadnego doświadczenia takiego na własnym, wiecie, ciele. Nie miałam żadnych w ogóle ubrań, nie mierzyłam też nigdy niczego. I ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu, byłam w centrum w sobotę, w weekend, gdzieś coś zjeść i później przechodząc, idąc na myślą, zobaczyłam, że jest sklep, który jeszcze był otwarty, stacjonarny. Ten sklep, on jest, nie wiem jak ta ulica się nazywa, ale to jest blisko, jest Witkacki i właśnie Mysia, czyli Kos. Nie tylko Kos, ale między innymi Kos i tam szłam. No i stwierdziłam, dobra, wstąpię, zobaczę, co tam ciekawego jest. Tym bardziej, że pamiętam, że Radka często chwaliła ich chyba t-shirty, tak mi się wydaje, że koszulki. Wchodzę do sklepu, sklep nieduży, bardzo dużo rzeczy, ładne wnętrze, bardzo miła pani i zaczęłam mierzyć, ponieważ okazało się, że jeszcze tego dnia jest minus 40% na wszystko. Przy mierzalni wzięłam więcej rzeczy, natomiast stwierdziłam, że no nie mogę kupić wszystkiego, więc finalnie wróciłam z trzema rzeczami. Dwie mam w tej chwili na sobie. Mam spodnie oraz taką koszulkę, zwykły biały t-shirt, ale z przecudownego materiału. Nie pamiętam teraz, jaki to jest skład, a nie chcę tutaj jakoś strasznie dużo ruszać się, więc napiszę Wam pewnie tutaj albo za chwilę sprawdzimy na drugiej, ponieważ je kupiłam dwie. Kupiłam jedną w rozmiarze 36 i to jest ta, którą mam teraz na sobie i kupiłam jeszcze drugą w rozmiarze 46. Ona jest luźniejsza. Jest duża szansa, że w ogóle powędruję do mojej mamy. Natomiast najpierw mierzyłam tą 46, ja lubię też. Dla mnie rozmiar, tak szczerze powiedziawszy, nie ma znaczenia. Czy mam na sobie S-kę, XL-kę, jakby to jest tylko jakaś umowna taka rzecz, która czasami super wyglądają rzeczy, które są mocno oversize'owe. Też zależy, jakie mamy potrzeby i czego, jakby jak chcemy to wystylizować. Ale najpierw pani dała mi to 46, bo nie było mniejszej. Później okazało się, że jeszcze jest 36 i finalnie są, znaczy mam obie. Ja za nie zapłaciłam dużo mniej, tak jak mówię, niż to, co jest na metce, bo one chyba wyjściowo kosztują 159 zł, tak mi się wydaje. Albo na pewno coś koło tego. Ja za nie zapłaciłam mniej, za wszystkie rzeczy zapłaciłam chyba 370 albo coś koło tego. Więc dwa topy, bardzo tutaj prosty, ten materiał jest naprawdę przecudowny. Przyniosłam sobie tutaj tą drugą, żeby sprawdzić od razu też ten materiał. I tak, 46 rozmiar, natomiast jeśli chodzi o skład, to jest 96% model i 4 elastan. Bluzka jest wyprodukowana w Polsce i to się nazywa t-shirt New Premium. Natomiast zobaczcie, jak on sprężynuje. To jest taki materiał, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Jest niewyprasowana, ale ja nie prasuję takich rzeczy, po prostu dzisiaj ją wyprałam i wyschła już na zewnątrz, bez tak gorąco. Ale tak, no ona tak właśnie, ten materiał tak sprężynuje, jest tak miły w dotyku, jest bardzo ładnie wykonana. Materiał jest dosyć gruby, ale na skórze go w ogóle nie czujemy. Ten kolor to nie jest taka śnieżno-biała biel, to raczej jest taki trochę, bym powiedziała, idzie w kierunku śmietanki. Albo takiej złamanej bieli, ale raczej cieplejszej niż chłodniejszej. Uwielbiam te bluzki i nawet taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest bardzo gorąco na zewnątrz, to ten t-shirt mi nie przeszkadza, nie czuję się w nim niekomfortowo i źle.
Będę, nie wiem, bo nie było więcej już ich niestety w sklepie, ale będę na nie polować pewnie online albo za jakiś czas się tam jeszcze przejdę, bo chciałabym chyba więcej kolorów, bo one są naprawdę fantastyczne. Rzeczą są spodnie i te spodnie przykuły moją uwagę na wystawie i to w zasadzie dlatego w ogóle zdecydowałam się, żeby wejść do tego sklepu. Tylko tam modelka miała chyba, nie pamiętam, bo ja mierzyłam jeszcze taki podobny fason, tylko dłuższe miały nogawki. Te spodnie, o ile dobrze pamiętam, są niestety niedostępne na stronie i to chyba w ogóle był ostatnia sztuka była w sklepie. Wyglądają trochę daleko jak spódnica, natomiast są to spodnie w takim pięknym szałwiowym kolorze. Ja mam mało kolorów w swojej szafie i raczej nie lubię go zbytnio na sobie, nie jestem takim kolorowym ptakiem. Ja lubię proste, stonowane dosyć rzeczy, bo jest i tak po prostu najłatwiej się ubierać, komponować te jakieś zestawy, kiedy wszystko do siebie pasuje. A poza tym kolor na mnie jakby za bardzo drażni i bardzo szybko mi się nudzi. Natomiast ta zieleń jest taka właśnie zgaszona, taka trochę brudna. One są całe w takich plisach, jakby widzicie, taka harmonijka. Mamy tutaj gumę w pasie, to jest 40, ale ten rozmiar tu przez tą gumę nie ma to chyba większego znaczenia. Po prostu była ostatnia sztuka, nie było już innych. Były jeszcze, wydaje mi się, że takim bladym różu chyba właśnie w kolorze tej gumy. Zauważyłam jakiś czas temu w swojej szafie brak takich spodni albo zbyt małą ilość takich spodni trochę dresowych, takich, które mogę spokojnie ubrać i iść w nich do sklepu, mogę spokojnie, wygodnie w nich chodzić po mieszkaniu, ale rano jak na przykład nie jest jeszcze tak gorąco, chociaż teraz w ogóle jest turbo gorąco, natomiast rano jak, nie wiem, idę o 6 z młodym na spacer pierwszy, to jest jeszcze, nawet dzisiaj było trochę chłodniej i potrzebowałam takich spodni, które mogę wtedy ubrać, nie będę wyglądała jakbym szła właśnie w piżamie, jak jest chłodniej, to mam te nogi zasłonięte. Ale ponieważ mierzyłam kilka par takich tradycyjnych dresów, takich, które są zakończone gumką na dole jakby stopy przy kostce, dole stopy, dole nogi, ja w nich nie wyglądałam najlepiej, nie czułam się w nich też dobrze. Albo były bardzo cienkie, albo były takie strasznie właśnie napakowane, bo za gruby był ten materiał. To postanowiłam poszukać może trochę czegoś innego i swoje kroki pokierowałam, czy ruchy pokierowałam do Oysho. Oni mają, mam wrażenie, teraz w ogóle taką tendencję, że jest dużo więcej w ich sklepie rzeczy sportowych niż piżam. Kiedyś pamiętam, że były cudne piżamki, szlafroki, kocyki, kapciuszki. Teraz jest dużo więcej takich rzeczy, które możemy też nosić na trening. Poza treningiem sekcja samych piżam jest bardzo okrojona i już nie jest taka tylko słodziutka z jakimiś misiami, Disneyem i tego typu rzeczami. Jest tego dużo, dużo mniej. Natomiast mają dużo fajnych ubrań, które uważam, że też poza treningiem można spokojnie nosić i stylizować. Ja kupiłam tam finalnie dwie pary spodni z tego samego materiału. Pierwsze z nich mam już na sobie. To jest tak miłe, jednocześnie jest rozciągliwe, ale to nie jest taki, wiecie, dres. One też fajnie wyglądają do koszuli nawet, do butów jakichś sportowych, ale takich jak sneakersy, niekoniecznie takich butów jak na trening. Ale tak jak dzisiaj też uważam, że prezentują się naprawdę fajnie. Podoba mi się ich długość, czyli to, że pokazujemy kostki. Mam wrażenie, że to jakoś tak lżej. Często właśnie ja lubię ten fason, ten model spodni. Do tego mamy tutaj kieszenie. One mają gumę w pasie. Tutaj mamy troczek, którym też możemy się trochę ścisnąć. Mamy na sobie M-ki. Te spodnie, one mają taki kolor, powiedziałabym, że to jest czarny, ale on czasami trochę wygląda jakby był takim bardzo, bardzo, bardzo ciemnym grafitem. Jeszcze są jasne i nad tymi jasnymi też będę się zastanawiać, bo wyglądają bardzo ładnie, a na tyle lubię te spodnie, że myślę o tym, żeby kupić sobie po prostu jeszcze jedną parę. Jedyne, co mnie trochę martwi, to one się poprzecierały, tak jakby ten materiał się zmechacił tu gdzieś chyba w ogóle między nogami, tam gdzieś najbardziej ociera. Co trochę mnie dziwi, bo pokażę Wam zaraz spodnie, które mają inny fason, ale są dokładnie z tego samego materiału, które mam dłużej i z nimi nic się takiego nie wydarzyło, więc nie wiem, czy tych nie będę chciała reklamować, natomiast Boże, to jest po prostu jakaś nietrafiona para, nietrafiony egzemplarz, ale pokazuję Wam zaraz drugie, które są trochę inne, natomiast mają ten sam przecudowny materiał. I tutaj mamy tą drugą parę, tak jak mówiłam, już inny fason, też mają wyższy stan, ja już tu podciągnę tą bluzkę, żebyście mogli je zobaczyć.
Materiał jest ten sam i sprawdziłam przed chwilą, że tutaj w większości mamy ponownie model. Dlatego on jest taki, i ta koszulka, i te spodnie są takie miłe w dotyku. To jest 56 albo 58% modelu. Reszta to jest poliamid i elastan, dzięki czemu one też są rozciągliwe. Te są już, mają długie nogawki, zakończone na dole ściągaczem. Mamy również kieszenie. Tutaj góra jest dokładnie taka sama. Są naprawdę bardzo wygodne. Nie wiem, czy są też w innych kolorach, ale podejrzewam, że jest duża szansa, że będą też takie jasne, jak w przypadku tamtych. Do nich też można dokupić różne bluzy. Tam są takie duże, oversize'owe, są krótsze, są właśnie bluzki. Dużo rzeczy było z tego materiału, który, mówię Wam dziewczyny, on jest super przyjemny w dotyku. Prałam już te spodnie niejednokrotnie. Wracają, że to nic się z nimi jak na razie nie dzieje i właśnie to mnie zastanawia, że tu się nigdzie nic nie poprzecierało, chociaż nosiłam je częściej, w sensie więcej razy, prałam je tak samo, więc dlatego myślę, żeby tamte jednak oddać do reklamacji, natomiast może to, tak jak mówiłam, jest po prostu kwestia tego konkretnego egzemplarza, a nie materiału, składu czy czegoś takiego. Bardzo Wam je polecam, uważam, że są świetne. Kolejne dwie rzeczy, znowu będziemy mieć polską markę i grupę Inditexu. Zacznijmy może od tego topu. To jest koszulka z polskiej firmy Elementy. To jest mój pierwszy zakup w sumie u nich. Robiłam już kilka podejść. Uważam, że oni mają dosyć wysokie ceny. Co prawda faktycznie te rzeczy są ładne i mają taki bardzo prosty, dosyć klasyczny design i dobre składy, jeśli chodzi o materiały. Natomiast jakoś, nie wiem, coś mi tam nigdy nie było do końca dane jakoś kupić. I ostatnio, bo te zakupy w dużej mierze, za chwilę t-shirty, które Wam zaraz też pokażę i tatowa, to był jeden dzień. Byłam właśnie w ich sklepie tam na Myśli 3 i ten top, ta koszulka, to jest taka trochę, widzicie, taki totalny basic. Zresztą dużo rzeczy, które Wam dzisiaj pokazuję, to są basiki. Ona była na jakimś jeszcze w ogóle takim, na takiej super wyprzedaży. Normalnie kosztuje chyba 130 zł czy 140, była przeceniona na 70. I ja idąc do kasy myślałam, że kupię ją za 70, natomiast pani powiedziała, że jest teraz za 40. Był ostatni chyba egzemplarz w tym kolorze, w takim bardzo ładnym czekoladowym brązie. To jest Elka, natomiast wiecie co, ona jest też tutaj, to jest liocel i elastan. Jest elastyczna, rozciągliwa, materiał w prążek, ładnie tutaj jest zrobiona, więc ja nie czuję tego, żeby to było na mnie za duże. Myślę, że Mka też byłaby dobra. Rozmiar, długość też jest spoko, to nie jest taka koszulka, która jest bardzo obcisła. One w ogóle są w stałej sprzedaży, tylko po prostu w innych kolorach. Myślę, że ten był z jakiejś starej kolekcji i chcieli się go pozbyć. Natomiast mi się ten brąz bardzo, bardzo podoba. Jeszcze, że kupiłam ją dużo, dużo taniej niż jej pierwotna wyjściowa cena. Drugą rzeczą są spodnie. Tutaj znowu mamy szerokie nogawki, tym razem już takie do ziemi. I to są spodnie z Zary. Co prawda tutaj niestety mamy 100% poliester. Ja mam takie jedne czarne spodnie, też tak, z taką długą, szeroką nogawką z Zary. One też są poliestrowe, są trochę inne. Bardzo je lubię. Noszę je w te wakacje, czy to lato, bardzo, bardzo, bardzo często. Na najróżniejsze okazje, na najróżniejsze sposoby. I pomyślałam sobie, że chcę też właśnie jakąś jaśniejszą wersję. Tamte, które ja mam czarne, też są dostępne w jaśniejszym kolorze, natomiast one trochę prześwitują. Jeśli macie czarną bieliznę, ciemną bieliznę, to będzie to spod nich widać. Natomiast byłam ostatnio w Zarze, mierzyłam kilka rzeczy i to będzie albo było w jakimś vlogu, który był ostatni, nie wiem jaka będzie kolejność tych filmów. I tam mierzyłam też właśnie te spodnie. Nie wiem, czy je nagrywałam, ale mierzyłam też wersję czarną. Mierzyłam czarne eski. Tutaj mamy takie, to jest taki beż, ale on jest taki, to jest taki beżowo-szary kolor, dosyć chłodny, taki piaskowy trochę bym powiedziała. Bardzo ładne, one pięknie wyglądają z czernią, wyglądają bardzo ładnie też z białymi rzeczami, z tym brązem też mi się podoba. Bardzo proste spodnie, brakuje mi tutaj tylko trochę kieszeni, bo mam jakiś taki odruch, przyzwyczajona jestem do tego, że tamte po prostu czarne mają kieszenie, tutaj kieszeni brak. Te są też trochę krótsze, w sensie tamte jak idę, to przy moim wzroście 1,69 m, to nadeptuję sobie, depczę trochę po tych nogawkach. Te są minimalnie krótsze, te spodnie są jeszcze właśnie w czarnym kolorze i w takim trochę podobnym do tych spodni stowych chyba, albo może bardziej wpadającym w tony niebieskie, nie pamiętam, ale to jest jeszcze jakiś jeden kolor.
Wszystkie trzy były dostępne, mam finalnie M-ki. Te spodnie mają tutaj gumę w pasie. Ta S-ka też była dobra, ale ta M-ka jest taka bardziej komfortowa, że ja ich po prostu nie czuję. Więc bardzo mi się podobają, jestem z tego zakupu zadowolona. One kosztują 99 zł. Mam ostatnie dwie rzeczy i to są zakupy zrobione w kosie. Mam dwa t-shirty, bardzo proste, bardzo takie klasyczne, podstawowe, basicowe rzeczy. To jest chyba koszulka, która jest u nich dostępna cały czas. Zwykły, biały t-shirt. Uważam, że basici w kosie są świetnej jakości. Są droższe niż koszulki, nie wiem, w H&M czy w Zarze. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że ta bawełna i jakby te kroje, w sensie to uszycie tych rzeczy i wykonanie, mi się nigdy nie zdarzyła sytuacja, żeby się poprzekręcały szwy, żeby coś się popruło, żeby coś się rozwaliło. I te t-shirty są moim zdaniem nie do zajechania. Tutaj tego, wybaczcie, nie będę mierzyć. To jest znowu bardzo podobny, bardzo zbliżony kolor, odcień brązu do tego topu z elementów. Koszulka z krótkim rękawkiem, jak widzicie, ale też jest fajne to, że te rękawki w kosie nie są takie ultra tutaj krótkie, więc tutaj mam też troszeczkę materiału, ale nie są też takie obcisłe, no uważam, że jakby dobrze wyglądają na sylwetce. Tutaj jest zabudowany, no jest po prostu zwykłą koszulką, zresztą z metką z tyłu, dlatego że nad nim się jeszcze trochę zastanawiam. Nie wiem, czy to, że on jest takiej długości, on jest taki jakby, ja bym wolała, żeby był albo krótszy, albo żeby był trochę dłuższy, więc zastanawiam się, czy ją zostawić, bo ciężko mi jest, że do tych shortów one są tak niżej na biodrach, no to włożenie tego pod spód, no nie wiem, ale kolor ma naprawdę bardzo ładny i ma świetną jakość, trochę inną niż tamto, bo ta bawełna jest trochę grubsza niż ten, tego białego t-shirtu i pewnie ma tutaj trochę elastanu też w składzie. Mam M-kę i ona chyba kosztuje 130 zł, ta biała nie pamiętam, jeśli mam być szczera, ale czy ja coś jeszcze kupiłam w kosie? Chyba nie. Chyba 110. Wydaje mi się, że zapłaciłam 240 łącznie. Wracam do Was już przebrana w jedyną akceptowalną chyba formę ubioru dla mnie dzisiaj, czyli w taką mega luźną sukienkę. To nie jest żadna nowość, mam ją od wielu lat, to jest sukienka z Roxy, która po prostu nie waży nic, nie czuć jej na skórze kompletnie, dlatego że naprawdę jest krytycznie. Musiałam na chwilę pójść, włożyć głowę do lodówki, bo naprawdę czuję, że się zaraz tutaj roztopię na tej podłodze. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Rzeczy wiem, że bardzo podstawowe, ale umówmy się, moim zdaniem to właśnie tego typu ubrania powinny być, znaczy nie powinny, ale w moim przypadku są bazą mojej szafy. I klasyczny biały t-shirt, jeśli jest dobrej jakości, ładnie wygląda, możemy nosić na wiele różnych okazji, wiele różnych sposobów i do wielu różnych zestawów. I myślę, że dobrze właśnie jest mieć taką klasykę, podstawę też często w szafie. No chyba, że ubieracie się mega kolorowo i odważnie i tak, wiadomo, że to pasuje mi, nie każdemu będzie pasowało, tak? Ale ja jestem z tych zakupów bardzo zadowolona, dlatego że każdą z tych rzeczy, poza tym t-shirtem ostatnim z kosa, noszę i chętnie po nie sięgam. Odkąd je mam, to tylko tak jak mam wrażenie, miksuję te zestawy i praktycznie codziennie mam którąś z tych rzeczy na sobie. Kończę, puszczam wentylator, idę się chłodzić, bo przysięgam, mówię to setny raz, ale jest naprawdę dziewczyny krytycznie. Na zewnątrz 31, a w mieszkaniu ja mam wrażenie, że jest 40. Linki do wszystkich rzeczy, które znajdę, dam Wam w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie. Buziaki, pa!